bardzo serdecznie. Zaczynamy nasze wieczorynki. Justyna Stefańska i Tadeusz Owsianko. Ten program powstał w sumie z potrzeby serca. No może to górnolotnie brzmi, ale w pewnym momencie zaistniała taka propozycja i była taka potrzeba na program, który miałby formułę bardziej otwartą, czyli zadawanie pytań przez gości telefonicznych i odpowiadanie na te pytania przez ciebie. Do tego momentu wiadomo, że rozpoczynamy, więc ja przejmę tą stronę pytającą. Natomiast mamy nadzieję, że z biegiem czasu Państwo będziecie wysyłać do nas zapytania, bądź telefonicznie będziemy się łączyć, aby takie pytania do Tadeusza móc zadać. Tak? Tak, z potrzeby serca. Ale ja się pytam, czyjego? Mojego. O, to jest piękne. Mojego, właśnie. Z potrzeby serca Justyny spotykamy się tutaj przed Państwem i chcemy rozmawiać na tematy duchowe. Tak. To jest bardzo właśnie istotne, że nasze spotkania poświęcone są właśnie sprawom duchowym. I ja od siebie jeszcze chcę tylko dodać, że bardzo się cieszę właśnie z tej formy spotkania, ponieważ w związku z tym, że prowadzę wykłady w Entefale u pana Zagórskiego, no to tam jestem sam przed kamerą, tak ex cathedra wygłaszam swoje kwestie i tam jest olbrzymia dyscyplina czasowa, muszę się zmieścić w 30 minutach, a w planie mam zawsze dosyć sporo informacji, więc i forma takiego wykładu, i ten trochę pośpiech, i taki przymus w stosunku do mnie, żebym ja i się zmieścił, ale jednocześnie powiedział to wszystko, co chcę powiedzieć, sprawia, że ja, jeżeli chciałbym tutaj przed Państwem się pojawić w zupełnie nowej roli, jestem w towarzystwie Justynki, cudowna kobieta, jeszcze malutka kobieta, ale olbrzymie serce, i chciałbym, żeby to była nasza na początek rozmowa o sprawach duchowych, czyli ważnych. To jest bardzo istotne, że ona dla nas, Justynko, prawda? Tak. Ta sprawa tej strony życia, czyli że duchowej strony życia, jest bardzo ważna. Jest właśnie bardzo ważna. I z tym się wiąże Państwa obecność. Że zakładamy, że ci wszyscy, którzy nas będą słuchali, to dla nich sprawa duchowej strony życia jest też bardzo ważna. To wtedy jest sens spotykać się, rozmawiać, czasem nawet i dyskutować, czasem się nawet sprzeczać, ale jaka by to nie była rozmowa, to jednak taką przewodnią stroną naszych spotkań jest to, że dla nas wszystkich sprawa duchowa jest najważniejsza. I w tym momencie otwieramy kurtynę i możemy rozmawiać. Nie mamy zaplanowanych ściśle tematów, nie mamy zaplanowanego czasu, w którym się musimy zmieścić, nie musimy się donikąd śpieszyć. Chcemy, żeby to była po prostu zwyczajnie rozmowa. Tak. Ja sobie pozwolę w związku z tym popić kawki, którą mi tutaj nasza gospodyni Ewonia przygotowała, akurat taką, jaką ja lubię, i możemy sobie pogadać. Możemy. Zacznijmy od tego, jak my się tutaj znaleźliśmy, jak ty się tutaj znalazłeś, dlaczego duchowa strona i jak ta duchowa strona życia na ciebie wpływała. To jest takie osobiste do mnie pytanie. Tak, osobiste do ciebie pytanie. Przedstawmy Tadeusza Owsianko, jakim jest po tej drugiej stronie. Świetnie, bardzo się cieszę. Lubię opowiadać o sobie. Kochani moi, ale muszę się w tym momencie chwalić, dlatego że ja się urodziłem na dalekiej Syberii, w więzieniu mnie moja mama urodziła. Tam siedziała w nagrodę za walkę z okupantem niemieckim, w cudzysłowie w nagrodę. I tam mnie urodziła, w sowieckim łagrze, ale tym politycznym, a nie tym takim, bo były łagry
gdzie ludzi wywozili po prostu na Syberię i to byli przesiedleńcy albo wywiezieńcy, no tak, tak zwani dzisiaj Sybiracy. Natomiast mama była w karnie zesłana po rozprawie sądowej za karę, za to, że tam walczyła z komunizmem, nie wiem w jaki sposób, ale zawsze. Później, jako więźniarka, do dziś dzień, na całym świecie jest takie prawo, że więźniarki, jeśli urodzą w więzieniu dziecko, to mogą je przy sobie mieć do 2 lat. Potem muszą to dziecko, jeśli nadal odsiadują swój wyrok, to muszą to dziecko się go pozbyć. Na 2 sposoby. Albo zdeponować do domu dziecka, albo dać do rodziny zastępczej, albo do rodziny gdzieś tam swojej własnej. Moja mama, żeby mnie nie stracić, bo jakby mnie oddała do domu dziecka w Rosji, to potem by dostała zupełnie jakieś inne dziecko za pokwitowaniem, żeby się sztuka zgadzała, ale na pewno nie byłbym to ja. Więc zrobiła tak, że oddała mnie do rodziny swojego wtedy męża, czyli że mojego ojca, Rosjanina, także jestem na pół Rosjanin, na pół Polak, jeśli chodzi o tak krew. I wychowywałem się do 7 lat w rodzinie rosyjskiej, u wuja, czyli że u brata mojego ojca. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam, gdzie ja się wychowywałem, to była rodzina po pierwsze komunistyczna, po drugie totalnie ateistyczna, ateistyczna w sensie takim neutralnym, bo można być ateistą, który jest, nie wierzy w Boga, bo coś ma przeciwko niemu, prawda? I w jakiś sposób to objawia. Natomiast ja byłem w takim środowisku, gdzie w ogóle Boga nie było. Nie było ani Boga, ani myśli o Nim, ani pojęcia takiego. I dlaczego ja o tym mówię? Bo chcę pokazać, że ja jestem takim kimś, który Boga ma w sobie po prostu w sposób taki naturalny. Ja właśnie tam, w tym miejscu, już z dziećmi na podwórku, czyli tam na ulicy, wśród moich kolegów, potrafiłem rozmawiać o Bogu. Ja o Nim myślałem. Rozmawiałem na swój dziecinny sposób, o nim już go sobie w jakiś tam sposób wyobrażałem. Także tak ten mój wuj, czyli że wtedy przeze mnie uznawany jako ojciec, pytany o Boga, no tak nie bardzo wiedział, co mi na to odpowiedzieć i zaczynał mówić mi coś o popach, dlatego że po rosyjsku ksiądz to pop. Więc mówił mi o popach, że to są tacy grubi, spasieni i że tutaj chodzą i wykorzystują ludzi. Ja nie wiedziałem w ogóle, co ma pop do Boga. Także tak, to pierwszy moment takiego myślenia osobistego sam z siebie o Bogu. Natomiast kiedy już się zjawiłem w Polsce z moją mamą, nie będę opowiadał całej historii, bo to książkę można napisać o tym, w jaki sposób do tego doszło. W każdym bądź razie z tamtej rodziny zostałem nagle wyrwany z korzeniami, przeflansowany do Polski. I w tej Polsce przeszedłem już później gehennę, dlatego że byłem rosyjskim Rosjaninem, ruskim dzieckiem na podwórku, w szkole i w domu. Więc wszędzie byłem szykanowany totalnie i jedynym plusem, w jakim w tym momencie był, to, że ja się dowiedziałem, no, że jest ten Bóg, są kościoły, więc od razu pobiegłem do kościoła, zostałem ministrantem tej książeczki ministrantury. Po łacinie to się szybciej nauczyłem niż kilku słów po polsku, całej. Także do dziś dzień, jak jest msza po łacinie, to ja biorę w niej udział w taki sposób, że całą liturgię po łacinie jeszcze do dziś dzień pamiętam. Także teraz sprawa tego, jak mówisz Boga, to dla mnie po prostu takie naturalne środowisko w sposób oczywisty. Ale dalej, bo to jednocześnie teraz wprowadzi nas jednocześnie w taką strukturę, którą my będziemy państwa częstować ze swojej wiedzy, ze swojej strony, dlatego że będziemy mówili o wiedzy duchowej. Będziemy się nią z państwem dzielić. Ale jednocześnie teraz przy tym temacie korzystamy z okazji, żeby powiedzieć, że ta wiedza, którą będziemy serwować państwu od siebie, nie pochodzi z żadnych książek, mniej czy bardziej świętych, z żadnych nauk, mniej czy bardziej dopasowanych do wiedzy naszej ziemskiej, naukowej,
bo wielu to teraz, chcąc być nowoczesnymi, to łączy sprawy na przykład biblijne ze sprawami, z prawami Einsteina na przykład, żeby to się wszystko jakoś tam zgadzało. Nasza wiedza pochodzi z tego, z naszych osobistych kontaktów z Ojcem. Ja to tak nazywam, z Ojcem, z Bogiem. Także tutaj od razu od swoich korzeni dziecinnych wyprowadziłem tą łączność, potrzebę łączności z Ojcem. Natomiast ta potrzeba została w pewnym momencie spełniona, dlatego że najpierw byłem zagorzałym takim religijnym katolikiem. No bo jakim można być inaczej w takim zrozumieniu społecznym tam, gdzie się jest, prawda? Jeszcze szczególnie będąc małym dzieckiem. I w pewnym momencie, siedząc w ławce kościelnej, powiedziałem Panu Bogu, tak sobie pomyślałem, Panie Boże, już tyle tych zdrowasiek, ojczenaszków zmówiłem, tyle się naklęczałem tu przed tymi ołtarzami, gdzie bym nie był, w każdym kościele, to pierwsze, co robię, to klękam. A teraz siedziałem w tym momencie. Mówię, Panie Boże, a może byśmy tak pogadali, porozmawiali? I ku mojemu zdumieniu po prostu usłyszałem te właśnie słowa, które przy każdej okazji, jeśli mnie ktoś zapyta, to z radością o nich mówię. Tak długo na to czekałem. No to mówię, no to jak ojciec chce ze mną rozmawiać, to nareszcie się wszystkiego dowiem. No więc, kochani. Ja ci tutaj przerwę, bo chciałabym uściślić, nie chodzi o głos gdzieś panujący, tylko mentalny, taki wewnętrzny głos. O formę tego, tak. Tak, tak, tak. Bo wiele ludzi, wiesz, nie rozumie czegoś takiego i próbują gdzieś podciągnąć pod choroby psychiczne coś, co jest naturalnym dla człowieka stanem, czyli słyszenie swojego wewnętrznego głosu, który jest głosem Boga w człowieku, tak? To jest taka rzecz, że takie głosy wewnętrzne to mogą być również i chorobowe, więc jeżeli ktoś mi zarzuca chorobowe stany, że jestem psychicznie odchylony, to ja nie zaprzeczam. No, kochani moi, idźcie do szpitala dla umysłowo chorych, to tam ja, tak jak tu stoję, mogę głowę na pniaku położyć, że 90% tych ludzi, którzy tam są leczeni jako chorzy, to są normalni ludzie, którzy są bardzo wrażliwi i którzy właśnie tak wewnętrznie słyszą różne głosy. I te różne głosy utożsamiają. Jeden mówi, że jest Napoleonem, drugi, że z Bogiem, trzeci mówi, że jest Amenhotepem, czy tam kimś tam, jakimś faraonem. No to oczywiście są leczeni natychmiast, prawda? Także tych głosów jest cała masa. I jeżeli ja się powołuję na ten głos, który wewnętrznie słyszę i mówię, że to głos Ojca, a ktoś mi zarzuci, że takich wariatów to na świecie jest wiele, to owszem, ja mu przyznaję rację. I proponuję tym wszystkim, którzy mnie słuchają, żeby po prostu usłyszeli treść tego, co ja mówię, o czym rozmawiamy, a nie skąd ona pochodzi. To dla mnie jest ważne, że to ja nazywam to, co słyszę wewnętrznie, Ojcem. Natomiast kiedy ja już to serwuję innym i kiedy o tym opowiadam, kiedy rozmawiamy razem, bo wiem, znamy się nie od dziś z Justyną, także tu jesteśmy duszami bratnimi i więc właściwie to wszystko, co ja mówię, to równie dobrze Justynki dotyczy. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, że my to słyszymy i to pochodzi od Ojca, to później, kiedy już z innymi rozmawiamy, to jest ta wiedza, którą myśmy przyjęli do siebie, zrozumieli. Ona się sprawdziła w naszym życiu, nie tylko teoretycznie, ale również doświadczalnie. I dopiero wtedy, kiedy przekonaliśmy się, kiedy ja się przekonuję, że to, co zrozumiałem, rzeczywiście tak jest, to wtedy dopiero na własną odpowiedzialność komuś o tym opowiadam. Zaczynam głosić tą wiedzę. I wtedy, kiedy ją głoszę, to nie chciałbym się powoływać na Ojca. Słuchajcie, ja muszę mieć rację, bo Ojciec mi to powiedział. Bo takich, co się na Ojca powołują, to są po prostu setki i tysiące. Ja zajmuję się od niepamiętnych czasów parapsychologią, od niepamiętnych czasów właśnie rozmaitymi przekazami i tych przekazów i książek napisanych, właśnie podyktowanych gdzieś takim wewnętrznym głosem, to są całe biblioteki. I
każdy z tych, którzy to przekazują i piszą, to wszyscy mówią, że to Bóg im mówi. Także no, chyba nie jesteśmy wyjątkami. I ja proponuję, żebyśmy raczej rozmawiali o konkretach, niż o sprzeczali się, który Bóg jest prawdziwszy. To jest ciekawe, to ale jest bardzo dobre. Ale cokolwiek byśmy o tym nie powiedzieli, i nawet posprzeczać się możemy, wiem, że jesteśmy na gruncie spraw duchowych, to raz. Dwa, że jesteśmy pozytywnie na tym gruncie umiejscowieni, że każdy, nawet jeśli się sprzecza, to pozytywnie się sprzecza, że nie po to, żeby udowodnić swoją rację, albo nie po to, żeby kogoś skrzywdzić tym, co mówi, tylko po prostu, żeby coś zrozumieć, żeby do czegoś dociec lub żeby coś gdzieś głębiej sięgnąć. No i właśnie mam nadzieję, że nasze spotkania, Justysiu, nasze, ty ze mną i ja z tobą i my z państwem, bo w przyszłości, kiedy będziemy online, to chciałbym, tak jak profesor Miodek na temat polszczyzny, ojczyzny odbiera telefony i odpowiada, to również, żeby państwo do nas na bieżąco dzwonili i będziemy odpowiadać na pytania. A na razie uruchomimy to chyba w formie mailowej, tak, i będziemy odpowiadać, ale przy okazji tych pytań chciałbym również powiedzieć, bo już mam pewne doświadczenie po NTV-le, po tych wykładach, które prowadzę w telewizji u Janusza Zagórskiego. Tam już 50 wykładów wygłosiłem, to już spora historia. I jest coś takiego, kochani, że ja często robię użytek z tych najbardziej napastliwych pytań. Ci, którzy się starają znaleźć na mnie haka, albo wręcz mnie uderzyć boleśnie, to właśnie wtedy poruszają niekiedy bardzo istotne tematy. Także to mnie nawet cieszy. Ale najgorsi są tacy, którzy zanim zadadzą pytanie, to najpierw piszą dwustronicowy elaborat. Dlatego trudno tutaj, jest przez niego po prostu przebrnąć. Więc ja proponuję właśnie i od razu zastrzegam, wręcz błagam, żeby to były jakieś konkretne pytania, a nie takie wstępne elaboraty. Jestem z zawodu operatorem filmowym, dziennikarzem, objechałem z kamerą, z grubsza biorąc, pół naszej planety i na co dzień współpracuję z dziennikarzami. I dziennikarze, z grubsza biorąc, ci, którzy zadają pytania w czasie rozmów, to dzielą się na takich, którzy zadają pytanie jednym zdaniem, i na takich, którzy zanim zadadzą pytanie, to najpierw robią obszerny wstęp. Przykład. Jesteśmy w Szwajcarii, jeszcze za głębokiego komunizmu, więc pojechać na zachód to nie było takie proste. I robimy wywiad z profesorem, z wielkim filozofem katolickim, księdzem Józefem Bocheńskim. I to staruszek już teraz nie żyje, wtedy już był tak stary, że myśmy się spodziewali, że niebawem umrze, dlatego chcieliśmy jak najwięcej nagrać. No i przyjeżdżamy tam do niego i rozłożona jest kamera i dziennikarz przygotował sobie pytania, tutaj całe właśnie elaboraty, i do tego staruszka chce zadać pytanie. I to pytanie poprzedza wstępem i ten wstęp mu wygłasza. A staruszek patrzy na niego i mówi: panie, przecież pan recytuje moją książkę. Ja sam ją napisałem. A tamten no tak się nie umiał inaczej zadać pytania, tylko najpierw musiał zrobić ten wstęp. Pytanie! Staruszek krzyczy: pytanie proszę! Ten mój dziennikarz cały się trzęsie, pot po nim płynie i mówi: no dobrze, dobrze, wasza ekscelencjo, ojcze, to ja zaraz zapytam, i znowu wstęp daje. A staruszek był na takim kręconym fotelu. Na tym fotelu obrócił się tyłem do kamery i do nas: won! Jutro z pytaniami! I po prostu nas wyrzucił. Także następnego dnia już mój kolega miał pytania jednozdaniowe i potem się już cudownie potoczyło, także jak żeśmy nagrali materiału nie na jeden, a na trzy odcinki, na trzy filmy wręcz. Także tu właśnie teraz przy okazji właśnie błagam o takie krótkie, konkretne pytania i jeżeli ktoś ma jakieś takie elaboraty do napisania, to możemy się spotkać gdzieś poza anteną, to ja posłucham tych elaboratów. Dobrze. Skończyliśmy twoją historię na tym głosie wewnętrznym, aby wreszcie po prostu porozmawiać.
po prostu porozmawiać. Teraz już rozmawiamy nie z ojcem, a z sobą. Tak jest. Ale tutaj to ci wejdę w słowo i mam haka na Justynę, bo jeśli chodzi o piętra duchowe nas, to na tym najwyższym jesteśmy ojcem, jesteśmy świadomością, jesteśmy spójnią. Ja jestem, kochanie, tobą, a ty jesteś mną. Tak. Także nawet jeżeli Justyna mnie zapyta tak na zewnątrz, tak dla moich zewnętrznych uszów o coś, to ja i tak wewnętrznie służę drugą część jej pytania i często odpowiadam na tą drugą część. Ale jedno muszę teraz przy tej okazji powiedzieć, jak już mówimy o etymologii. Proszę Państwa, to potem kiedyś sobie dokładniej wyjaśnimy, ale tak jak tu siedzimy, a Państwo nas słuchają, to muszę Wam powiedzieć, bo tu przed chwileczką Ewunia zapytała mnie o siebie, jak ja ją widzę, ja mówię, żeby się nie martwiła, że jest starym, kosmicznym, boskim repem. Czyli, że jest bardzo starą istotą kosmiczną, bo tak myślała, że jest taka malutka i tak się boi, co to teraz słyszy głosy i tak i co to będzie. Justyna i ja to są o wiele starsze dwa kosmiczne repy, które tu siedzą przed Państwem, które znają się ze sobą od wielu reinkarnacji, które tak jak tu siedzimy i rozmawiamy z sobą i współpracujemy, to tak samo współpracowały w wielu, wielu wcieleniach wiele, wiele wieków temu i ta współpraca zawsze miała charakter duchowy. Także teraz, kiedy Państwo słuchacie nas, to otrzymujecie od nas kontakt i słowo i wiedzę, no, z najwyższej półki. Nie chcę tu się chwalić, ale ja interesuję się sprawami duchowymi, również obserwuję życie duchowe na planecie. Te wszystkie komunikaty tych największych mędrców, którzy tutaj na Ziemi wsyłają swoje przekazy, to ja tam podglądam na bieżąco, które przychodzą, albo przyjeżdżają jacyś wielcy święci, jacyś ze wschodu, z Indii tutaj, albo profesorowie z Ameryki. Ostatnio byli, nie pamiętam jakie to były nazwiska, w każdym bądź razie, tak jak na Harmonię Kosmosu do Janusza Zagórskiego, to wstęp kosztuje 10 zł i tak przychodzi średnia ilość ludzi, a przyjechały znakomitości z Ameryki, jakieś nadzwyczajni uduchowieni profesorowie, wstęp kosztował po 800, ja mówię, ciekaw jestem, kto tam pójdzie. I wiecie, że byli. Byli i zapłacili te 800 zł. O czym mówię? Kochani, naprawdę, jak słucham tego, z czym ci ludzie tu do nas przyjeżdżają i widzę otaczających ich te tłumy ludzi, którzy z takim nabożeństwem słuchają, a szczególnie jak jest tłumaczony tekst, tak ktoś mówi po angielsku, a tłumacz tak się zastanawia, co on mówi, też tak mądrze, wspaniałą minę robi, mądro i wszyscy słuchają z nabożeństwem i ja widzę, jak te słonie otaczają taką maleńką mrówkę i słuchają z nabożeństwem, co ta mrówka im mówi o sobie. Mówi, jaka to szkoda ta mrówka, takie im motto przekazuje. Jaka szkoda, że nie jesteście mrówkami. Wstydźcie się, takie duże słonie. Także moi kochani, gwarantuję wam, że teraz jak nas słuchacie, to słuchają nas słonie, a my też jesteśmy słoniami. Dosyć sporymi. Słowo wam daję. Warto poświęcić nam trochę uwagi. To weźmy pod lupę w takim razie moment, w którym ty poczułeś ten związek z ojcem, tak? Kiedy zacząłeś interesować się może właśnie duchowością, nie wiem, ezoteryką, coś tutaj z pogranicza. Rzeczywiście dotykasz intuicyjnie takich ciekawych zdarzeń w moim życiu. Dlatego, że rozmowa z ojcem nastąpiła znacznie później, niż ja zacząłem się interesować sprawami duchowymi szerzej niż tylko religijnie. I to była ciekawa sprawa. Dlatego, że też lubię takie zdarzenia na pograniczu cudów.
Jeździł, do dziś dzień chyba jeździ, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej po wszystkich parafiach w Polsce i w każdej parafii wędruje po domach. I tak właśnie zagościł u mnie w domu. I moja mama totalna dewotka, ja nie mówię w tym złym sensie, tylko takim religijnym, już po prostu do przesady, więc przyjechała na tą okazję, mówię, przyjedź mamo, będzie u nas Matka Boska Częstochowska, to będzie miał kto się modlić cały dzień, a my z dziećmi małymi to przecież no, możemy się modlić, ale nie cały dzień, już o nocy nie wspomnę. No więc mama przyjechała, przyjechał ten obraz. Powiedz mi, jakie to były lata? Ile ty miałeś lat, w sensie, czy to byłeś jeszcze dzieckiem, czy już byłeś dorosłym? O nie, no to ja już jestem w tym momencie, jestem 30-letnim mężczyzną. Okay. Mhm. Tak, ale jestem bardzo religijny, bardzo religijny. I jest ten obraz, wszyscy już się pomodlili, poszli spać, ja siedzę, ja mówię, to teraz jest noc, to ja sobie sam posiedzę. I siedzę przed Matką Boską i mówię do Matki Boskiej tak, Matko Bosko, ja mam taką sprawę. Wszystko w życiu, czego potrzebowałem, to się spełniło. Skończyłem wyższą szkołę filmową, największe moje marzenie. Jestem operatorem, jeżdżę po świecie, największe moje marzenie. Mam zdrowe dzieci i piękną żonę. Spełnione nie tyle marzenie, co potrzeba. Mam duże, piękne mieszkanie, o co w komunizmie i w tak młodym wieku wcale nie było tak prosto i łatwo. Czyli, że ja już wszystko, czego potrzebowałem i o czym marzyłem, mam. Mieszkałeś we Wrocławiu wtedy, tak? Tak, to już po szkole filmowej tutaj we Wrocławiu, to już był jakiś taki 8. rok chyba mojego mieszkania we Wrocławiu. To mówię, Matko Bosko, to teraz niech się spełni to, mnie niech się spełni to, czego ty ode mnie potrzebujesz. No i się zaczęła Polka w moim życiu, naprawdę się zaczęła. Następnego dnia poszedłem na spotkanie, bo mnie kolega, znany dzisiaj reżyser w Polsce, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale był wtedy moim asystentem, ponieważ on się nie przyznaje w swoich życiorysach do tego, że był moim asystentem, jak zaczynał, to ja teraz nie wymienię jego nazwiska. W każdym razie on mnie od jakiegoś czasu, ale chyba od 2 tygodni, namawiał na spotkanie z Edwardem, późniejszym moim wielkim przyjacielem i takim guru na początek. I ja ciągle odwlekałem to spotkanie. To zaraz po tej rozmowie z Matką Boską umówiłem się na to spotkanie i zaraz po tym spotkaniu to nasze drogi z moim tym asystentem się rozeszły na zawsze i on już pewnie nie pamięta tego zdarzenia. Natomiast to spotkanie z Edwardem było punktem przełomowym w tym, że ja się zacząłem interesować parapsychologią, a więc taką duchowością bardzo szeroką, nie tylko katolicką. Dlatego później, rozmawiając z ojcem, usłyszawszy od ojca te słowa, tak długo na to czekałem, to ja już miałem dobrą, jak mówią Francuzi, padgatowkę. Byłem już dobrze przygotowany do takiego szerszego patrzenia na świat. Więc jeżeli zacząłem pytać ojca, to przecież nie o tematy biblijne, nie o tematy kościelne, tylko o tematy ogólnoświatowe, wszechświatowe, o tematy w ogóle, no skąd jesteśmy, kim jesteśmy, jaki tak naprawdę jest ten wszechświat. Tyle tych teorii naukowych, wszystkie podejrzane, żadna z nich mnie nie przekonuje i w to wszystko ojciec stopniowo mnie wprowadzał, przeprowadzał po kolei przez każdą z tych dziedzin wiedzy. O tym będziemy sobie rozmawiać. O tym tak. I właśnie tym chcę się z Państwem dzielić. I właśnie to jest bardzo istotne, że na tych wykładach, które są u Janusza Zagórskiego, to tam celem tych wykładów jest informowanie Państwa, tych, którzy mnie słuchają, o aktualnie zachodzących zjawiskach na bieżąco, bo w tej chwili Ziemia jest w nurcie, w bardzo silnym, spiętrzonym i szybkim nurcie zdarzeń kosmicznych, duchowych i fizycznych. I ten nurt ma swoją falę czołową tego, co się dzieje na bieżąco i jest nowe. I spotkania u Janusza Zagórskiego służą informacji o tych zdarzeniach czołowych. Natomiast tutaj, na naszym spotkaniu, chciałbym
po prostu zwyczajnie mieć czas na pogawędzenie. Przecież nie, żeby nie mieć tego przymusu mówienia o tym, o tej najwyższej półce, tylko o mówienie o wszystkich sprawach duchowych, o tych najprostszych, dziecinnie tam dla wszystkich początkujących. Każdy, kto mnie zapyta po raz dziesiąty o to samo, to ja dziesiąty raz jeszcze raz wyjaśnię. Skończyliśmy na spotkaniu z Edwardem. Co dalej? O, to długa historia. Spotkanie z Edwardem to jest, to się przeciągnęło na kilkanaście lat w moim życiu. Jak ja się z nim po raz pierwszy spotkałem, to myśmy się sobą tak zachwycili. On mieszkał na jednym końcu miasta, a ja na drugim końcu miasta. I przez całą noc do rana ja odprowadzałem jego, a on odprowadzał mnie. I myśmy nie widzieli ani tego czasu, dopiero jak się jasno zrobiło, a przecież spotkaliśmy się wieczorem, na początku nocy, tośmy stwierdzili, że ja już nie pamiętam w tym momencie, przed którym z domów byliśmy, ale byliśmy już kolejny raz. Nie mogliśmy się z sobą rozstać. Myśmy się w sobie duchowo zakochali, byliśmy sobą zafascynowani. I potem całe lata przeprowadzaliśmy wspólnie tą naszą wiedzę, zdobywaliśmy ją poprzez taką klasyczną parapsychologię. Oczywiście w każdym miejscu, jeśli chodzi o tych wszystkich proroków duchowych i o literaturę, to wszędzie znajdowaliśmy haki, zakłamania, manipulacje i myśmy to wywlekali totalnie na zewnątrz. Jeździliśmy na spotkania klubów parapsychologicznych, na jakieś zjazdy i wszędzie, gdzie zabieraliśmy głos, potem już nas znali, to nawet nie chcieli nas wpuszczać, bo wiedzieliśmy, że jak przyjdziemy, jak coś powiemy, to spotkanie się rozpiesknie, ponieważ zawsze te spotkania są takie nabożne, wszyscy z taką atencją słuchają tego wykładowcy, albo te tematy poruszają, albo w ogóle medytują jakoś tak. Wszystko to jest, nawet jeżeli to jest, są sprawy takie duchowe, już nie religijne, to i tak religijnie to traktują. A my wjeżdżaliśmy w to z takim naturalnym, zdrowym rozsądkiem, było wesoło. Ale również prowadziliśmy doświadczenia i stamtąd właśnie pochodzą wszystkie moje z tego okresu. Pochodzą wszystkie moje zaznajomienia ze sprawami odmiennych stanów i odmiennych świadomości. A więc ja przeszedłem przez wszystko, co zna nasza parapsychologia. Poprzez hipnozę i terapię, energoterapię, poprzez wychodzenie z ciała, wędrówki kosmiczne, poprzez spotkania z UFO, spotkania z wielkimi świadomościami, tête-à-tête, z gośćmi tutaj u nas. Także każda z dziedzin parapsychologii przeze mnie została przerobiona dosłownie fizycznie. Byłem nie tyle porywany, bo nie musieli mnie zabierać stąd, z planety, ale przeprowadzali na mnie przyspieszające zabiegi energetyczne, medyczne. Byłem wręcz niekiedy gwałcony przez moich gości, którzy dla mojego dobra, ale dla przyspieszenia stosowali na mnie, ja mówię, byłem oburzony, jak tak można, przecież ja sobie nie życzę, ale skoro wszedłem w te rejony, także tutaj uprzedzam również tych, którzy chcą wkroczyć w sprawy duchowe, że te sprawy duchowe to nie jest rozmawianie o jakichś takich teoretycznych tam, no załóżmy, że coś takiego istnieje. Kochani moi, jeżeli będziemy mówić o innych wymiarach, o tym, że ktoś coś widzi, ktoś coś słyszy, ktoś coś przeżywa, to co widzi, słyszy i to, co przeżywa, jest realne, dotykalne. Wiemy przecież o stygmatykach, którym się otwierają ciała, tutaj te miejsca, które miał Jezus przebite, kiedy go krzyżowali na krzyżu, to oni mają też te stygmaty, tutaj poprzebijane dłonie gwoźdźmi, których nigdy nie było, bo Jezus nigdy nie wisiał na tym krzyżu, no ale już niech będzie, to oni, chodzi o to, o tą naprawdę wielką moc, która jest w tych odmiennych stanach świadomości. Ta moc przenosi się lub negatywnie, lub pozytywnie, w zależności od tego, kto jak się ją posługuje, na nasz plan fizyczny. Także to są realne, konkretne zdarzenia. I ja przez wszystkie te stany i wszystkie te zdarzenia przeszedłem. I teraz, kiedy o nich mówię, to ja dobrze wiem, o czym mówię, ponieważ ja ich doświadczyłem, oprócz tego, że teoretycznie, w sensie wiedzy,
w rozmowach przede wszystkim z ojcem, ale i literatura, spotkania, rozmowy z różnymi ludźmi, wszystko to wchodzi w grę. I teraz, kiedy mam do czynienia z rozmaitymi ludźmi, bo przecież takich uduchowionych jest cała masa na świecie i tej literatury, która ciągle napływa i tych komunikatów, to moi drodzy, kogo jak kogo, ale mnie to naprawdę nikt nie oszwabi. Od razu wiem, z kim mam do czynienia, z jaką energią, bo zawsze każdy prezentuje sobą jakąś istność duchową. Kim tak naprawdę jest ten ktoś, kto się ze mną komunikuje. Albo biorę do ręki coś napisanego. No to nawet nie muszę otwierać, to już tam wiem tak mniej więcej, jaka to jest zawartość tego, czy jest pozytywna, czy negatywna, czy szkodliwa, czy nie. Poczytam. Między nami mówiąc, to z tego, co teraz jest w naszym otoczeniu do poczytania, to ja jeszcze nie spotkałem nic takiego, co by było naprawdę warte polecenia. Nie, żebym siebie reklamował, ale czemu nie? Justysiu, ciebie reklamuję, bo ty jesteś pierwsza ręka. W naszej wspólnej wiedzy jest kilka osób takich wiodących w moim otoczeniu, którzy mają bezpośredni kontakt ze swoimi, czy w ramach swojej specjalności, z tymi innymi odmiennymi stanami świadomości i stamtąd czerpią sobie dostępną wiedzę. Justyna też należy do tych osób i całe te doświadczalnie spływające informacje ja gromadzę z sobą, nie tyle spasowuję, bo każda z nich jest aspektem tego samego tematu. Dla mnie probierzem nie tyle wartości, co prawdziwości tego, co przychodzi jako informacja, jest na przykład to, że jest 5 osób, które się, no, znają się sobą, ale nie komunikują się z sobą, mieszkają w odmiennych zupełnie stronach Polski, no bo to jednak w Polsce wszyscy mieszkają. I raptem, no gdzieś tak w obrębie jednego, dwóch dni dostają lub wizję, lub informację taką myślową, o której Justynia powiedziała, że to myślowo, lub w postaci obrazu, który narysują, lub w postaci tekstu, który napiszą. I ta informacja jest spójna. Z 5 stron dotyczy tego samego tematu. I dla mnie to już jest dowód na to, że to jest realne, że to tak naprawdę w tym momencie jest. Na dodatek oczywiście ojciec to wszystko kontroluje i jeżeli następuje jakaś myśl z naszej strony, która jest trochę nie na temat, no to koryguje. Ja jestem o to spokojny, że jeżeli ja coś mówię lub mam zamiar powiedzieć, a byłoby to niewłaściwe, to ja się o tym dowiem. Na pewno z moich ust nikt nie otrzyma trucizny. To prawda. Tadziu, mówiliśmy o poleczce, to dokończmy tą historię. Jak ta poleczka się zaczęła, o Matko Bosko, bo tam skończyliśmy wątek i co się zaczęło dziać w Twoim życiu. O, to specjalnie tak chciałem to trochę pominąć, moi drodzy, bo tak mówią, że Pan Bóg to jest sprawiedliwy i za dobro, za zło karze, a za dobro wynagradza. Kochani, ojciec mi powiedział, postawię Cię na granicy życia i śmierci. Na początek Twojej edukacji. Matce Boskiej powiedziałem, niech się spełni to, co Ty, Matko, potrzebujesz, a nie ja, bo ja wszystko, co potrzebuję, to już mam, to już przed chwilą Wam mówiłem. Mi się zaczęła Polka. Dzieci mi się pochorowały, jedno umarło, drugie urodziło się do dziś dzień, jest dzieckiem specjalnej troski. Żona to wszystko, tego nawału nieszczęść nie bardzo mogła znieść, a więc leczyła się psychiatrycznie. A więc zwaliły się na mnie takie osobiste, no największe, że tak powiem, no nie tragedie, no jeszcze wszystko zniosłem, ale no nic przyjemnego. Także jeżeli ktoś mówi, że ojciec, że Bóg jest sprawiedliwy, za dobre wynagradza, a za złe karze, no to proszę, przyłóżcie sobie do tego mniemania mój życiorys. Od tego zacząłem swoją edukację. Od tak potężnej dawki cierpienia, że
ojciec po pogrzebie córki powiedział mi, że jeżeli natychmiast nie uruchomię płaczu, to uszkodzę sobie układ nerwowy. Ja nie potrafiłem się rozpłakać. No i rozpłakałem się. Jeśli jechałem tramwajem, pamiętam, w biały dzień siedziałem i nagle mnie wzięło. I od tamtego czasu po prostu ta moja kurtyna łez jest już drożna. Przy każdej okazji, jak jestem wzruszony, to płaczę. Albo ze śmiechu, albo z radości, albo ze wzruszenia. Ostatnio byłem w jury festiwalu filmów dokumentalnych i film mnie wzruszył. Oni mnie pytają o zdanie, żebym go ocenił. Światło na mnie, a ja ryczę. Śmieszne, od tego czasu już nie jestem w tym jury. No to co to za juror, który płacze? To ja w takim razie zapytam o coś przewrotnego, ponieważ twoja historia przypomina mi biblijną historię Hioba. Nasuwa mi się od razu. Takie skojarzenie. Takie mam skojarzenie. Natomiast od kiedy pamiętam, nie zgadzałam się z tą przypowieścią, czy z tą opowieścią, tak? Miałam bardzo taki wewnętrzny sprzeciw co do tej historii. Możesz to jakoś skomentować? Oczywiście, że mogę. Mogę tylko mówić o sobie, nie o Hiobie. Dobrze. Znowu trzeba zacząć od tego, co ojciec powiedział. Postawię cię na pograniczu życia i śmierci. Po co? Bo chcesz wejść w poznanie. Chcesz poznać prawdę o wszechświecie, o mnie, o sobie. Więc musisz zacząć od początku. A początkiem przed chwilą mówiłeś. Początkiem to nieszczęścia? Nie, nie. Chodzi o ten próg. O to miejsce, które jest pomiędzy tym, co jest istnieniem, a co jest wiecznością, nie nieistnieniem, bo nieistnienia nie ma, tylko jest wiecznością. I tam, gdzie się zaczyna byt, a więc jakiś przejaw, to on się rodzi. Ale na pograniczu bytu i wieczności jest taki stan, w którym my, jako świadomość boska, możemy obserwować te narodziny. A narodzinom tu, u nas na Ziemi, towarzyszy zmiana form, a więc rodzenie się i umieranie, prawda? I my jesteśmy tak zakodowani na lęk, na niewiedzę o tych sprawach, że albo wierzymy w duchy, albo wierzymy w jakąś hierarchię religijną na ten temat i modlimy się do świętych i do Pana Boga, który właśnie ma brodę i jest sprawiedliwy, albo się wręcz tak boimy tych zagadnień, że nic o sprawie życia i śmierci nie chcemy wiedzieć. Natomiast jeżeli się chce wejść poważnie w sprawy duchowe, to trzeba się zmierzyć z tym tematem. Także tutaj ten temat ojciec przede mną postawił w sposób taki bezwzględny. Ale to tylko duchowa strona tego tematu. Nie można komuś zafundować czegoś ani za karę, ani w nagrodę. Dlatego, że życie to jest kolejność zdarzeń. Więc jeżeli gdybym ja w swoim życiorysie karmicznym nie miał spowodowanych kiedyś w poprzednich reinkarnacjach, nie przygotował sobie takich właśnie tragicznych i bolesnych zdarzeń, to one nie mogłyby się zdarzyć. Więc w tym momencie, kiedy moja córka na moich rękach mi umierała, albo rodziło mi się kalekie dziecko, to ja już wiedziałem, kim jest to kalekie dziecko i dlaczego ono mi się rodzi. Jeżeli coś się w życiu zdarza, szczególnie teraz, to jest taki specjalny czas, bo czas, w którym my się tu spotykamy i czas, w którym żyje cała planeta, to jest właśnie ten czas taki przełomowy pomiędzy tym, co było stare i tym, co następuje, a to, co następuje, jest totalnie nowe. I w to nowe musimy wejść oczyszczeni. Po prostu nie ma innego warunku. I co to znaczy oczyszczeni? To fizycznie to człowiek wchodzi pod prysznic i się myje. Natomiast jeśli chodzi o stronę duchową oczyszczenia, to ona się dzieli na energię, na stronę energetyczną, ale i stronę karmiczną. I karmiczna to jest to, co mówiłem o reinkarnacjach, że każdy z nas
tu jak siedzimy i się słyszymy, to rodził się już wielokrotnie i miał różne ciała. Niekiedy był mężczyzną i kobietą, znaczy nie jednocześnie, ale raz tak, raz tak. A niekiedy był tylko mężczyznami i tylko kobietami. Ten temat jeszcze sobie będziemy do niego powracali, jeżeli Państwo będziecie chcieli go jakoś głębiej poznać, ale wiem, że literatura na temat spraw reinkarnacji jest dosyć dobra. Jeśli się ktoś tym interesuje, to proszę sobie wbić reinkarnację do internetu. Ogólnie rzecz biorąc, można się tam z tym zapoznać. Natomiast mi chodzi o to, że w tym momencie, o którym mówię, tego przełomowego czasu, to my musimy się reinkarnacyjnie, my, naprawdę, cała ludzkość na Ziemi, musi się oczyścić, czyli rozliczyć z wszystkich dotychczasowych swoich niezneutralizowanych zdarzeń, które pochodzą z poprzednich reinkarnacji. I te zdarzenia, które wtedy miały miejsce, a nie zostały zrekapitulowane jakimś neutralnym zakończeniem, to teraz się muszą zneutralizować. Więc jeżeli ja tam kiedyś naruszyłem jakieś sprawy, a ja wiem dokładnie jakie, gdzie, z kim i kiedy, to później na tej bazie, na bazie tych samych analogicznych zdarzeń, tylko w przeciwnym, tak jak odbicie w lustrze, plus minus, mogły one zajść w moim życiu. Wcześniej nie zachodziły, dlatego że wcześniej, gdyby zaszły te nieszczęścia, to ja bym nie wyniósł z nich takich korzyści w sensie wiedzy, w sensie duchowym. Ja bym je przeżył jakoś bardzo tragicznie, nie wiem, może bym w ogóle ich nie wytrzymał. A w tym momencie, kiedy ja byłem do nich przygotowany duchowo i w sensie wiedzy, kiedy dokładnie wiedziałem, kim jestem i jakie analogicznie są to zdarzenia, to wtedy wyciągnąłem z nich jak najdalej idące korzyści. Do tego stopnia, że no potrafiłem nie cierpieć, nie płakać, ale to moje niecierpienie i niepłakanie było też sztuczne, ponieważ to naturalne, jak człowiekowi wyrywają ząb, to go przez parę dni to miejsce boli. Jak człowiekowi umiera dziecko, no to trudno, żeby nie był to jemu, dla niego ból, więc ja sam z siebie, męsko rzecz biorąc, trzymając się kupy, no nie umiałem płakać, a wiedziałem, co to za dziecko, skąd przyszło i dokąd teraz odeszło, jaki sens miała nasza wspólna to spotkanie tu na Ziemi, jakie było cudowne i czemu tak krótkie. Także ta wiedza jakoś osłaniała mnie przed tym cierpieniem, ale ojciec powiedział: o nie, 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 jesteś człowiekiem i te wszystkie sprawy ciebie tak samo dotyczą, jak nie puścisz, to ciało sobie uszkodzisz. Także tak opowiadam o tym również w kontekście tych wszystkich zdarzeń, które nam się zwyczajnie w życiu przydarzają, że za każdym z nich kryje się jakaś tajemnica, kryje się jakiś sens, nad którym warto się zastanowić, który warto zrozumieć. I jeżeli ktoś powie: a owsianko to rozmawia z Bogiem, to jemu to dobrze, bo wszystkiego się może dowiedzieć. Ja nie jestem żadnym wyjątkiem, kochani. Ojciec dobrze zna nasze intencje i dobrze wie, kto tak naprawdę chce wiedzieć, kto naprawdę chce się dowiedzieć, kto z czystym sercem zwraca się do Niego i nie ma takiej możliwości, żeby się nie dowiedział. Każdy może się wszystkiego dowiedzieć i nie potrzebuje do tego Justyny i Tadeusza. Także to tylko tak ogólnie. I chętnie będę rozmawiał o takich przypadkach. Całe książki na ten temat są napisane, o takich właśnie zdarzeniach reinkarnacyjnych. I ktoś, kto tym się interesuje, to wie, słysząc mnie, że to jest po prostu proste i naturalne. Natomiast jeszcze tu chcę powiedzieć, że takie spotykanie się ze sprawami dotyczącymi wiedzy, pojęć, zrozumienia, na bazie doświadczeń, to ja osobiście przeżywałem to tak z górnej półki, nie tylko na pograniczu wytrzymałości ciała fizycznego. Na przykład, już nie mówię o tym płaczu, medytuję, rozpoczynam rozmowę z ojcem. On mówi jedno słowo,
ja widzę błysk, otwieram oczy, a zacząłem medytować wieczorem. Otwieram oczy i jest jasno, już jest dzień, ja leżę na podłodze. To znaczy, że spadłem z tego fotela, zemdlałem i teraz się ocknąłem. No więc pytam ojca, co się stało. A ojciec mówi, że masz tak nisko wibracyjne ciało, że nie mogę się do ciebie zbliżyć ze słowem, bo każde słowo, właściwie zrozumiane, ma swoją energię. I teraz, jeśli chcesz sięgnąć do wyższej wiedzy, to sięgasz do wyższej energii. A masz za niskie, to tak samo, kochani, jak w elektryczności. Podłączymy 25-watową żarówkę do napięcia wyższego niż nominalne, no to się przepali, prawda? A ja chciałem sięgnąć wyżej, no to ojciec najpierw musiał mi dać tą energię, tą wyższą. Czyli powiedziałem, że dałem ci błogosławieństwo, no taki był skutek. Następnym razem też zemdlejesz, ale później już wytrzymasz. I w ten sposób tak hartował mi ciało do coraz wyższych pojęć. Przy tej okazji też jeszcze napomknę Justyniu i Państwu, że dzisiaj, tak jak tu siedzimy, naprawdę jesteśmy w luksusowej sytuacji. Bo to, co ja opowiadam o sobie, to działo się 30 lat temu. Wtedy te ciała były takie nisko wibracyjne. Wtedy każda z tych energii duchowych, energii prawdy, energii wiedzy była dla naszych komórek ciała fizycznego bardzo wielkim, trudnym do zniesienia napięciem. Natomiast dzisiaj jesteśmy właściwie już na półmetku. Ziemia przeszła przez cały cykl przemian, transformacji i energetycznych przepływów. Przeszliśmy i przeszliście Państwo przez nie, skoro się dzisiaj mnie słuchacie, pomyślnie. A więc Wasze ciała są już przestrojone do tych najwyższych energii, jakie są we Wszechświecie. Do słuchania i rozumienia wiedzy z najwyższej półki. Waszym ciałom, ani świadomościom, ani duszom już nie zagraża żadna szkoda. Możemy rozmawiać bez żadnej obawy o wszystkich zagadnieniach. Ja wtedy byłem tym, który jako pierwszy w nie wkraczał, no to od kogoś trzeba zacząć. Musiałem to ciało wziąć za, tak jak się bierze psiaka za skórę i pociągnąć do góry. No właśnie, tam nikogo tam jeszcze nie było, ale no ktoś musi tam wreszcie się pojawić. No, bardzo to piękne. Dobrze, Tadziu, w takim razie ja myślę, że dzisiaj zakończymy tą historię i zaprosimy Państwa do przesyłania maili z pytaniami, tudzież z komentarzami, no niekoniecznie obfitymi, natomiast pytania, takie zagadnienia, które interesują Państwa, bardzo chętnie rozpatrzymy tutaj, przeczytamy i odpowiemy na nie. Tak? Jak najbardziej się zgadzam, bo na dzień dzisiejszy i tak było chyba sporo. W takim razie dziękujemy pięknie, dziękuję Ci, Tadziu, za Twoją piękną opowieść i w sumie za to, że też swoje życie tak otwarcie o swoim życiu nam opowiedziałeś, bo też jest tak, że nie każdy ma ochotę i nie każdy chce się dzielić swoimi doświadczeniami ze swojego życia. Także tym bardziej dziękuję Tobie za przybliżenie nam Twojej osoby. Dziękuję Ci. Dziękuję, ale zanim się pożegnamy, podrzuciłaś mi jeszcze bardzo ważną myśl na temat tego właśnie mojego życia. Dlaczego ja tak chętnie o tym opowiadam? Nie po to, żeby się popisać swoją jakąś nadzwyczajnością, tylko czymś takim. Kochani, wszyscy wiemy, czym jest Pismo Święte. My mamy swoją Biblię, Żydzi mają Torę, Hindusi mają Bhagavad Gita, ci Arabowie mają... Talmud, no, też swoją pismo. Tych pism świętych jest cała masa na tej ziemi. Ja już nie mówię o apokryfach albo o takich całych bibliotekach. Wszystkie pisma święte, ale wszystkie one są napisane ręką ludzką.
Każdy z nich ma strony i na tych stronach jest napisane. Dla mnie to nie są Pisma Święte. To są pisma, które napisali ludzie. Dla mnie Pismem Świętym jest nasze życie, codzienne wydarzenia, które się w nich toczą. I dlatego jak mówię o swoim życiorysie, to właśnie opowiadam o moim Piśmie Świętym, bo właśnie ono napisało tą wiedzę, z którą tu do Państwa przychodzę. I teraz Cię mogę już pożegnać. Z Tobą, Justyniu, bardzo dziękuję, kochanie. Dziękuję i z Państwem, bardzo. Cóż, do następnego spotkania. Dziękujemy bardzo.